Okej. A to jest proporcznik z pierwszego meczu międzypaństwowego. Tutaj są był zorganizowany przez jednego z kolegów i przeze mnie. Vancouver w Kanadzie. Tak, między Indonezją a Polakami. Proporczyki, proszę, Polska. Z daleka. Okay. Polonia w Surrey. Ale nie w Anglii, to w Kanadzie. Klub piłkarski Polonia. No taki dyplom kiedyś mi dali dla przykładu, no. Powiesiłem go na ścianie. Dobrze nie widać. O teraz. Bogdana drużyna piłkarska w Kanadzie, w Surrey. Takie proporczyki. Dobrze nie widać. Okej, teraz dobrze widać. Oj. No czapeczki takie są, polska i niemiecka, nie? Jakby to powiedzieć, Polak z Niemcy, dwa bratanki, nie? Do tego i do wojaczki, i do szklanki. Drużyna piłkarska seniorów. Tak, to jest Brytania, angielska drużyna. Taką mam tutaj to. Annual Chilliwack District International Soccer Tournament w 1997 roku. Najlepszy bramkarz. Dyplomy z Polski. Skąd to Zabrze. W biegu przełajowym. Teraz nagramy kolekcję żaglowców na tle dekoracji krysmesowej, świątecznej. O, tu nawet widzę Mogilną. Nawet ładne te stateczki. Piękne sprawy. Jeszcze raz bliska. Stateczki są piękne. A teraz nagramy kolegę, który chodzi cały czas po drabinie. Nasz Mikołaj. Cały czas wspina się do góry i na dół. Pięknie mu to idzie. I to za darmo. No i za darmo. Chodzi, nikt nie płaci, ale musi ciągnąć ze sobą cały kabel ze światłami nawet. No niestety. Żeby na próżno nie chodził. Wiadomo, kosztuje, nie? No. O, z bliska go pokażemy. Pięknie po szczeblach się wspina, proszę. Aż mu iskry idą, nie? Podoba mi się to. To jest najlepsze w tym względzie. Pięknie. Okay. Świąteczne ubranie. Cały pokój tu kolorowy jest. Welcome to Canada. Okej. Okay. Sufit cały kolorowy. Nagramy go dookoła. O ja pierdzielę, ale jest tego tu.
No, o. Ja to zgaszę to światło. No, 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 nie gaś. Może będzie lepiej widać. Okej, idziemy dalej. Idziemy dalej po ścianie, tak. Pieca nie będziemy nagrywać, ale tutaj mamy same ciekawostki. O, proszę bardzo. I syrenka też jest. O, zaraz nagramy, czekaj, bo tu kolej muszę nagrać. Kolej tutaj chodzi. Kolejka. O, zasuwa. O, nie zdążyłem, ale zapierdziela. No, ale wcale się nie dziwię. Dzieci tu mieszkają. 70-letnie, także mają się czym bawić. O. Okej, syrenkę nagramy tutaj. Syrenka, Sara, jak ktoś pamięta. I za chwilę tam przelecimy. Mały fiacik. Mały fiacik tu stoi, o! A to reklama. Można go poznać, nawet podobny. Nawet to ciekawie wygląda. Okej, wyłapałem pociąg. Okej, następny pociąg chodzi na górze. Jedne tam na dole chodzi, a tu na piętrze chodzi drugi pociąg. No wychodzi. Jedzie tutaj, a zaraz pokażę. O, tam był drugi na dole. A tu jest ten pierwszy. I choinka na górze. Żeby było ciekawie, jeszcze na balkonie oświetlone też jest. Dobra. No, chciałem po prostu wszystkich zaprosić do oglądnięcia tego, do wizyty, nie ma sprawy. Do Kanady droga prosta, bez wizy, bez niczego. Wsiadasz w samolot z Polski, jedziesz, nie? Jak ktoś mi welcome to Kanada, no i człowiek się bawi, wiadomo jak to jest, nie? Człowiek na 100 lata dzieci jeje. To prawda, dzieci małych nie ma, ale zawsze jakieś marzenia z młodości pozostały, nie? Pobawić się można. Ten pociąg mi się podoba. O, jeden zasuwa, czekaj, muszę drugi złapać. O, drugi na górze, ten na... O, dwa akwa teraz złapałem, okej. O, na zakończenie wjedziemy tu dookoła. Jak tu kolorowo. O, bajce. Dziękujemy ślicznie za obejrzenie tego wideo.